Cześć wszystkim, z tej strony Martyna. Dzisiaj znowu kroniki nie są jakoś wielce mroczne, a to ze względu na to, że znowu mam dla was komiks. Ostatni wam się spodobał. Ci, którzy mają jakieś tam problemy z językiem angielskim, widziałam, że są zadowoleni, że mogli ten komiks przeczytać. Teraz czytamy komiks Spirit of the West, oczywiście tłumaczony przez Weronikę. Postawiam wam screeny i będę wam po prostu czytać dialogi. Mam nadzieję, że ten odcinek też wam się spodoba i od następnych kronik wracamy do książki i zobaczymy, bo jak wiecie, na razie z fabułą nic się nie dzieje. Mam też jedną rzecz, którą chciałabym, jakby to powiedzieć, wywalić na światło dzienne, o której myślę od dłuższego czasu, ale powiem wam szczerze, że uważam, że to jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby mogła wam powiedzieć to, nad czym pracuję razem z Natalią. Także Natalia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tyle ze spoilerowania, przejdźmy do komiksu. Epizod pierwszy, Lisa wyjechać z Jorvik? Nie, tato, nie ma mowy. Karol, wybacz, ale podjąłem już decyzję. Jorvik to nie miejsce dla nas, ale Teksas tak. Wracamy do domu, Lisa. Lisa, powrót do Teksasu nie przywróci przeszłości, nie przywróci mamy. Lisa, nie mogę wyjechać z Jorvik, mam tu obowiązki. Moi przyjaciele, moja muzyka, wycie jeść ten dusz. I oczywiście starszeń, ty też. No i wtrącę się tutaj, bo mówiliście też, że jakoś dziwnie są porozkładane w czasie te komiksy. No tutaj jest komiks, jak wiecie, Karl i Lisa w ogóle przeprowadzili się ze starych komiksów, które są dostępne, podlinkuję wam w opisie. Te najstarsze, starsze, gdzie jeszcze dziewczyny wyglądały po staremu. Tam można było się dowiedzieć, że oni się właśnie przeprowadzili ze względu na jego pracę. Jak tutaj się okazuje, to nie wiem, czy on nie pracuje, czy co się w ogóle dzieje. Nie pytajcie mnie, ale Karl strasznie dziwnie w ogóle wyszedł i kompletnie Karl w komiksie nie przypomina Karla w starym komiksie i tu wam to pokażę. 3 miesiące później. Josh, jak tam Pearl? Gotowa na szlaki? Justin, wiedziałem, że cię tu znajdę, co tam? Josh, znasz mnie, Justin, ostatnio miałem dużo do przemyślenia. Justin, jeśli chcesz z kimś porozmawiać, to zawsze tu jestem. Josh, kocham Moreland, ale to nie mój dom. Jedyne miejsce, w którym czułem się naprawdę w domu, było Wyoming z lasami The Rocks i duchem zachodu. Josh, i dobry mi Quarter Horse. Josh, myślę o powrocie do Wyoming, żeby odnaleźć swoje miejsce w świecie. Justin, podążaj za swoim sercem, Josh. Nie musisz się usprawiedliwiać, ale jest jedna osoba, której powinieneś się wytłumaczyć. I pojawia się Beatrice, czyli już mamy kolejny nowy ship. Howdy, partner, wyglądasz nieswojo. Tutaj Weronika wytłumaczyła, że howdy, partner to takie południowoamerykańskie, charakterystyczne dla cowboy. Powitanie, Josh. Bea, miałam nadzieję cię znaleźć, muszę ci się do czegoś przyznać. Beatrice, patrząc na twoją twarz, mam wrażenie, że nie do końca chcę wiedzieć, o co chodzi. Josh, cóż, wyjeżdżam z Jorvik i wracam do Wyoming. Beatrice, wyjeżdżasz z Jorvik? Jak ty beze mnie przetrwasz? Nauczyłam cię wszystkiego, co wiesz. Josh, masz rację, Bea, nauczyłaś mnie jeździć wyprostowanym i dokładnym, nie cały rozleniwiony, jak to robimy na zachodzie. Beatrice, a ty nauczyłeś mnie wszystkiego o życiu na zachodzie. Dzięki tobie kupiłam sobie nawet kowbojskie buty. Moreland nie będzie bez ciebie takie samo. Josh, muszę odnaleźć miejsce, które stanie się dla mnie domem, a moje serce tęskni za zachodem, ale spędzę trochę czasu, zanim wyjadę. Justin, Josh, o jej przeszkadzam? Powinieneś coś wiedzieć, zanim odejdziesz. Coś, co może zmienić twoje zdanie na temat wyjazdu. To jest bardzo ciekawe. W ogóle jakby ten komiks był interaktywny, więc osoby, które komiks był interaktywny w tym sensie, że pojawił się on na Instagramie SSO i jakby obserwatorzy mogli wybrać, co powinna robić główna postać i zostało wybrane pojechanie z Justinem. Jestem pewna, że nawet jeżeli zostałaby wybrana inna opcja, której niestety już nie pamiętam, to i tak wszystko by skończyło się tak samo. Josh, wybacz, Bea, obiecałem Justinowi, że się z nim przejadę. Kiedyś ci to wynagrodzę. Beatrice, och, rozumiem, miłej przejażdżki. Justin, gotowy? Chodź ze mną. Justin, wiesz co, Josh, bardzo się cieszę, że natknąłeś się na stajnię w Moreland. Josh, jesteś pewien, że nie byłem tylko problemem? Bardzo doceniłem wszystko, co twój ojciec dla mnie zrobił. Justin, cały George, zawsze skromny, zrobiłeś dla nas więcej niż ci się wydaje. No, udostępniał nam wyścig, pamiętacie? I jeszcze tą grę taką psycho. Josh, widzisz to poruszenie przy drodze? Justin, wygląda jakby coś się zepsuło. Josh, jaka szkoda, musimy jej pomóc. Justin, widzimy się na miejscu i epizod drugi. Karl, howdy, nazywam się Karl Peterson. Może mógłbyś pomóc znajomemu? Niestety, słuchajcie, nie wiem, czy howdy czytam w dobry sposób. Josh, miło poznać, jestem Josh Pearl Parska. W ogóle to jest ciekawe, bo Karl mieszka bardzo długo już z Lisą. Ona zdążyła ogarnąć, że jest, wiecie, magiczniakiem i w ogóle wszystko w Moreland pozałatwiać, a
jej tata po raz pierwszy w ogóle poznaje Josha tutaj. Josh, a to Pearl Heart. My znamy Pearl. W czym tkwi problem? Karl, jechałem drogą, ale w pewnym momencie mój samochód padł do tego rowu. Przydał mi się silny koniak Pearl Heart, którym pomógłby mi go wygrzebać. Josh, gotowa Pearl? Uznam to za tak. Złap tę linę i spróbujemy. Parę chwil później. Karl, znowu na drodze. Dzięki wam obojgu. Pearl to Quarter Horse, prawda? Dobra raca, ty jeździsz jak ci z zachodu. Skąd jesteś, synu? Josh, Wyoming. Szczerze mówiąc, to bardzo za nim tęsknię. Możliwe, że niedługo tam wrócę. Karl, zabawnie się złożyło. Sam jestem z Teksasu i też niedługo tam wracam. Szukam jakiegoś miejsca, które mógłbym nazwać razem z córką Lisą domem. Josh, nie brzmisz, jakbyś był zupełnie przekonany. Coś cię tu łączy z Jorvik? Karl, mnie nie, ale moją córkę tak. Lisa i ta wyspa łączy się jak jeździec z koniem. Są sobie przeznaczone. Zabieranie ją, jej stąd łamie mi serce. Josh, rozumiem, jak się czuję. Trudno jest się pożegnać z Jorvik. Chciałbym, aby było możliwe po prostu przenieść zachód tutaj. Co właściwie planujecie robić w Teksasie? Karl, jestem handlowcem zawodu, ale po mojej ostatniej pracy, jeśli kiedykolwiek znowu się tego dotknę, to nie za prędko. Myślałem nad założeniem rancha, prawdziwego domu. Powiedz mi, naprawdę chciałbyś wrócić do życia na zachodzie, nie Josh? Josh, oczywiście. Karl, mam pomysł. Co jeśli rzeczywiście sprowadzimy tu ducha zachodu? Josh, jak? Karl, cóż, moglibyśmy zbudować rancho tu, w Jorvik. I no, już dowiadujemy się, jak powstaje rancho. Tylko ciekawe jest to, że Karl tutaj wspomina o swojej byłej pracy, gdzie niby był handlowcem, gdzie przecież on pracował na platformie wiertniczej Jorvik i z tego, co kojarzę, to w ogóle z handlem związane nie było. On tam bardziej pracował jako pracownik fizyczny, bo nawet było widać. Jeszcze wiecie, był takim mocnym facetem, nie? No i dostał w łeb, to też była zabawna scena. Ale to musicie sobie przeczytać komiksy, tłumaczenie od, Jezu, niestety nie pamiętam nazwy, Crow Nest bodajże, ja wam podlinkuję. Nieco później, Karl, to wygląda jak idealne miejsce. Josh, góry, drzewa, czuję się jak w domu. Nie chcę nic mówić, ale pewnie tam to wszędzie są góry i drzewa. Beatrice, hej partnerze. Justin, jak leci, kowboje? Justin, Bea, daliście radę przyjść, dopiero zaczynamy. Niedługo to miejsce będzie małą częścią zachodu w samym Jorvik. Karl, nie chcę ci psuć nastroju, ale rancho nie będzie otwarte jeszcze trochę. Wydam cały mój fundusz na ziemię, nie jestem pewien, skąd weźmiemy środki na budowę. Scott, wiem, chciałem zainwestować w tę ziemię już od jakiegoś czasu. Kiedy usłyszałem, że została sprzedana, po prostu musiałem poznać kupców. Z kim mam przyjemność? Karl, dzień dobry, ja jestem Karl, to Josh, a kim pan właściwie jest? No, Scott Buttergood, nie wiem dlaczego tutaj mamy napisane Scott Butterfield, wszyscy wiemy, że to jest Scott Buttergood, czyli najgorszy w ogóle zły charakter ever. Prawdziwy, stworzony własnymi rękami biznesman. Wyglądacie na ludzi lubiących rywalizację. Co powiecie na poznanie się przy grze w karty? Karl, mamy sporo roboty, powinniśmy się chyba za to zabrać, prawda, Josh? Josh. Cóż. I tutaj gracze postanowili pomóc Karlowi. Josh, wybacz nieznajomy, jak bardzo lubię karty, to teraz mamy trochę roboty do zrobienia. Karl, czuj się swobodnie, jeśli chcesz się tu pokręcić, możesz nawet w czymś pomóc. Scott, w porządku, z czym potrzebujecie pomocy? Josh, budujemy westernowe rancho. Scott, rancho, a niech to, jako jeden z ważniejszych jeźdźców Western Pleasure. Nie mam pojęcia, co to jest, chyba chodzi o to, że on po prostu jeździ tym westernowym stylem. W Jorvik doskonale zdaje sobie sprawę z braku dobrych miejsc do jeżdżenia westernowego. Josh, dużo jeszcze przed nami, trochę brakuje nam funduszy. Skąd nie martwcie się, mogę was wspomóc pewną inwestycją. Wy dostaniecie rancho i część terenu wygrana dla obu. Karl, bardzo miło z twojej strony, ale muszę spytać, gdzie jest haczyk. Skąd nie ma żadnego, wy dostaniecie rancho i część terenu wygrana dla obu. No i tutaj wszyscy wiemy, że jakby w Midsummer Misunderstanding były problemy właśnie ze Scottem, więc to nie mogło skończyć się dobrze. Epizod trzeci. No dobra, Buttergood, umowa, zbudujemy to rancho. Parę tygodni później. Josh, spójrz na to wszystko, czego chcieliśmy od takiego miejsca. Karol, nie udałoby się to bez twojej pomocy, synu, i twojej Pearl Heart. Scott, to jakiś początek, ale jeszcze dużo przed nami. Josh, co masz na myśli? Rancho jest już ukończone. Scott, chłopcze, jeszcze wiele do roboty, potrzebujemy czegoś wielkiego, zostaw to mnie. Trochę później, Josh. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kowbojowym ranczu z dzikiego zachodu. Scott, nie o to nam chodziło, kiedy zaczynaliśmy. Nonsens, to prawdziwy smak dzikiego zachodu. Teraz tak, strzelnica będzie w tamtą stronę, a monster traki tutaj. Karol, co u licha tu się dzieje? Scott, Karol, czekałam na ciebie. Jak sobie radzisz z opieką nad grzechotnikami? Dzieciaki je kochają. Karol, nie, to nie o to chodzi w tym ranczu. Mieliśmy być partnerami, ustalać rzeczy razem. Scott, ja włożyłem w pieniądze w to ranczo, więc ja wybieram, co się stanie. Trochę czasu później, Josh, nigdy nie powinienem był mu zaufać. Ten człowiek ma pieniądze wypisane na twarzy, co ja narobiłem. Karol, to nie twoja wina, Josh. Josh, tak czy siak biorę odpowiedzialność. Nie na tym polega duch zachodu. Beatrice, co ty masz na sobie? W każdym razie, jeśli chcesz pozbyć się Scotta, to mam pewien pomysł. Wyzwij go na rewolwerowy pojedynek, jak na starym dzikim zachodzie z bananami. Nie wiem, o co chodziło z bananami, ale nie wiem, czy pamiętacie, ale to już nie pierwszy raz, kiedy Buttergoodowie mieliby się nawalać na rewolwery, bo tak samo było z Winterwellami.
W sumie mogłabym Wam kiedyś opowiedzieć historię Buttergood i Winterwell, ale powiem Wam, że jest naprawdę krótka, to może wspomnę o niej tutaj. Któraś z rodzin posiadała tak zwaną fabrykę prochu i tej drugiej rodzinie się to nie podobało. Niestety nie chcę teraz mówić, która to była, która aż z ciekawości. Taki, że w 1871 roku odbył się pojedynek z Bernardem Winterwellem w celu przeniesienia fabryki dynamitu w inne miejsce. Nie wiem, czy jest tutaj napisane, kto miał tą fabrykę dynamitu, ale no, bili się o to w każdym razie i strzelali, słuchajcie. I właśnie w trakcie tej strzelaniny doszło do tego, że zestrzelona została jakaś tam część tej fabryki i ona wybuchła. I dlatego teraz na terenie Epony, tam gdzie teraz jakby Buttergoodowie mają straszne problemy z wybudowaniem się i mają tam pełno jakichś roboli, to jest, dlatego to się nazywa wielkim wybuchem i w ogóle stąd się ta wielka dziura wzięła. To nie jest tak, że nie wiem, przeszedł tam jakiś huragan czy cokolwiek, bo wiele z Was mi pisało: o Martyna, bo tam to jakiś dramat jest, bo tam coś wybuchło, nie? Właśnie to z tego powodu wybuchło. Ale tak jak mówię, mamy chyba tylko panią burmistrz Winterwell i Rickiego, gdzie Ricky to w ogóle się chyba tak bardzo eponownie zajmuje tylko swoim jiu-jitsu. No i Buttergoodowie, no to takie średnie postaci. Pamiętam, że kiedy zaczynało się Epony, to strasznie oni dziwni byli. Wracamy. Josh, świetny pomysł, Bea, nie zwracaj uwagi na kostium. Justin, możesz tu rzucić, też rzucić mu wyzwanie na wyścig. Pearlheart ma wygraną w krwi, prawda mała? Josh, dobrze, dobry pomysł, proszę przemyśleć to w jakimś spokojnym miejscu. Josh, co powinniśmy zrobić, Pearl? Josh, Scott, nie damy ci zamienić tego rancha w jeden wielki żart ani minuty dłużej. Scott, i co właściwie zamierzasz z tym zrobić, chłopcze? Josh, to miasteczko jest za małe dla nas dwóch. Wyzywam cię na wyścig na ćwierć mil. Scott, ha, myślisz, że uda ci się mnie pokonać? Założę się, że jedziesz na jakimś małym kucyku Jorvik. Josh, przygotuj się na niespodziankę. Po wyścigu. Josh, nie dałbyś nam rady, wygraliśmy zgodnie z prawdą. Scott, w porządku, ustąpię, rancho jest twoje. Karl, pokazałeś mu, a teraz włóżmy resztę naszej pracy w to miejsce. Epizod czwarty. Karl, udało się, rancho jest skończone. Josh, i żadnych błysków i świateł w pobliżu. Patrice, trochę tęsknię za twoim jaskrawym strojem. Justin, no, te frędzle naprawdę ci pasowały. Karl, dobra, czas ochłonąć, została tylko jedna rzecz. Josh, jaka? Karl, jak nazwać to miejsce? Lisa, tato? Karl, wróciłaś, myślałam, że przyjedziesz wcześniej. Gdzie się podziewałaś? Lisa, długa historia. Pewnie była na jakiejś, wiecie, kolejnej misji. Karl, cóż, dobrze cię widzieć, Lisa, witaj w domu. Lisa, myślałam, że wracamy do Teksasu. Karl, zmieniłem zdanie, tylko ostatnio jeździliśmy tu i tam i straciłem poczucie tego, co naprawdę ważne, czyli jak zwolnić i cieszyć się moimi rzeczami. Lisa, o, tato. Karl, więc postanowiłem zostać na Jorvik i zbudować tu dom z pomocą tego młodego człowieka. Josh, howdy, jestem Josh, a to Pearlheart. Miło mi cię poznać, jesteśmy fanami twojej muzyki. Lisa, hej Josh. Hej, Josh Pearl, miło mi spotkać tu westernowego jeźdźca. Josh, nasze konie wydają się dogadywać, Lisa na pewno się polubią. Lisa, to miejsce wygląda cudownie, mama byłaby taka szczęśliwa, ale co tu robi sztuczny kaktus? Josh, długa historia, Lisa, chciałabym ją usłyszeć. Wracając jakby do romansu Starshina i Pearlheart, wszyscy wiemy, że na ostatnim Midsummer Starshine przeżywał, że wiecie, że Pearlheart jest w ogóle chyba miłością jego życia. Co właśnie były to dialogi, których wam nie pokazałam, ale później sama je przeczytałam i to w sumie mega, mega urocze. Ale Starshine to kucyk, a ona to jest quarter. Wyobrażacie sobie quartero kucyka? Ktoś próbuje i sklepać? Karl, tak się cieszę, że tu jesteś, Isa. Trzeba to jakoś uczcić. Jakieś pomysły? Justin, stary dobry line dance w prawdziwie westernowym stylu. Beatrice, Lisa, fajnie byłoby usłyszeć jakieś twoje piosenki. Karl, Josh, twój wybór. Zdecydowaliście już o nazwie rancha? Karl, jak najbardziej. Witajcie wszyscy na ranchu Starshine. Odrobinę zachodu właśnie tu na Jorvik. Karl, dzięki wszystkim za przyjście. Josh, chciałbyś coś powiedzieć? Josh, kiedy szukałem ducha zachodu, nigdy nie pomyślałbym, że znajdę go tu, w Jorvik. A teraz zatańczmy. Justin, czekajcie, czy czegoś nam nie brakuje, Josh? Beatrice, tak, błyszczącego z frędzlami. Błyszczącego z frędzlami? Pyta Lisa. Josh, wybacz kostium. Lisa, myślę, że wyglądasz bardzo elegancko. Josh, naprawdę tak uważasz? Lisa, jak prawdziwy cowboy. Line dancer i w ogóle. Josh, masz rację, chętnie się kiedyś pościgam z tobą i starszej. Lisa, może przyjmę wyzwanie. Josh, było wspaniale, dziękuję wszystkim. Ogólnie, później jest piosenka, co możemy wywnioskować z tych właśnie dialogów, to po pierwsze Karl strasznie się zmienił, po drugie wiemy, dlaczego Rancho Starshine nazywa się Starshine, po prostu Karl na to wpadł, za tym nie ma jakiejś większej historii. Jakby nie patrzeć. I to jest ich dom, więc tak jak mogliście zobaczyć na ostatnich spoilerach, nie chcę Wam tu tego wstawiać, bo z tego co słyszałam, wtedy czasem SSO usuwa takie filmy, gdzie są aż takie spoilery w plikach gry i w ogóle na Instagramie różnych spoilerarzy jakby.
można zauważyć, jak będzie wyglądało Rancho Starszeń od środka. Nie wiem, czy widzieliście, ale jak się dobrze zbugujecie, to potraficie wjechać do środka budynku. On jest pusty, ale już za niedługo, z tego co widziałam według aktualizacji, to już za niedługo zobaczymy dom Lisy od środka. I to nie będzie tylko pokój Lisy, tak jak w przypadku naszej ukochanej Lindy. To będzie coś więcej, więc może nawet będą tam jakieś fajne interaktywne obiekty. No mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że będzie fajnie. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, Karol się strasznie zmienił. Trochę dziwi mnie ta rzecz co do jego pracy, bo on przecież pracował na platformie wiertniczej i to nie było nic, a dosłownie nic, co byłoby związane z handlem i sprzedawaniem czegokolwiek. On niczego nie sprzedawał, przynajmniej nie było tego widać w ogóle w komiksie. Czy mam coś tu jeszcze ważnego? No Lisy tutaj praktycznie nie ma, słuchajcie. Butergody jak były złe, tak były złe i jakby ci ludzie są chyba do szpiku kości po prostu walnięci i jakby... No SSO wybrało sobie idealne postacie na złe charaktery. Z tego co pamiętam, oprócz tego, że oni mają ten swój śmieszny most i próbują dalej to odbudować, to żadnych zadań z nimi nie było. Nie wiem, czy oni w ogóle zamierzają kiedyś rozwinąć tą historię. I jakbym miała to wszystko tutaj jakby rozłożyć na... jakby rozłożyć to w czasie, to słuchajcie, jakby Rancho Starszeń powinno powstać o wiele szybciej przed trasą koncertową. Bo jak pamiętacie w komiksie Midsummer Misunderstanding, Rancho już istniało i wtedy dopiero Lisa mówiła swojej przyjaciółce Alex, że jedzie na trasę koncertową. I wtedy, kiedy już Rancho stało, kiedy jej tata już tam był, jakby nie patrzeć, był bezpieczny, tup, 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 gdzieś sobie w tle zniknęła nasza Anna. To ona, wiecie, zniknęła po zawodach, na które pojechała. Jeżeli nic nie zmienili, z tego co wiem, coś tam było pozmieniane w niektórych zadaniach, ale mówię Wam z tego, co ja pamiętam jako stary gracz, zniknęła Anna na zawodach we Francji bodajże i wtedy, wiecie, co została porwana. Potem Alex bodajże została sama i większość czasu spędzała z Mają Dev i o tym też jest komiks, który bardzo często wspominałam, więc wejdźcie do odcinka o Alex. Potem zniknęła bodajże Lisa, w sensie wyjechała na swoją trasę koncertową, tylko że jak wiecie, kiedy wracała, to wtedy została zaatakowana. I potem jakby Linda została porwana jakby przez Baronową, bo tak trochę wyniuchała troszeczkę za dużo. Więc jeżeli o to chodzi, to jeżeli nic się nie zmieniło, to oczywiście mam nadzieję, że to było dla Was przydatne, a jeżeli coś się zmieniło, to napiszcie mi w komentarzach na dole. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, widzimy się w następnym i pa pa!